użył w Krakowie fałszywego certyfikatu szczepienia. Słono zapłaci 8 tysięcy grzywny za fałszywy certyfikat szczepienia przeciwko COVID-19. 21 latek z Wielkiej Brytanii podczas kontroli na podkrakowskim lotnisku w Balicach przedstawił sfałszowany dokument potwierdzający wykonanie szczepień przeciwko COVID-19. Nałożono na niego grzywnę w wysokości 8 tysięcy złotych. Karpacki oddział Straży Granicznej poinformował w poniedziałek, że fałszywy dokument podczas kontroli przedstawił młody turysta, który, mając świadomość obowiązujących przepisów sanitarnych, zdecydował się wsiąść do samolotu bez wcześniejszego zaszczepienia się. W celu uniknięcia kwarantanny, 21 latek przedstawił do kontroli strażnikom granicznym sfałszowany certyfikat szczepień przeciwko COVID-19. W trakcie sprawdzenia aplikacją weryfikującą ustalono, że jest to oryginalny dokument należący do innej osoby, w którym sfałszowane zostały dane osobowe, poinformowała SG. Przyznał się do oszustwa, mężczyzna został zatrzymany, przedstawiony został mu też zarzut posłużenia się podrobionym dokumentem i przedstawienia go jako autentyczny. 21 latek przyznał się do oszustwa. W porozumieniu z prokuratorem zdecydowano, że mężczyzna zapłaci grzywnę w wysokości 8 tysięcy złotych. Musi też m.in. pokryć koszty sądowe,